Państwa serdecznie. Ja jestem Siedarusz Patkowicz. Moim gościem jest Szymon Żujewski. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jak dobrze wiecie, od parowanych tygodni publikujemy na naszym profilu facebookowym serię wirtualnych spacerów. Na początku tej serii zapraszaliśmy Was na te wirtualne spacery do dosyć specyficznych, pięknych, majestatycznych miejsc, jakimi były parki narodowe Stanów Zjednoczonych. Z tego co wiem, Szymon, byłeś w jednym z tych miejsc. To chyba był ostatni z serii naszej publikacji akurat parków narodowych USA. I to był park drzew Joshua, tak? Tak to się tłumaczy. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak to się stało, że znalazłeś się właśnie w tym parku? To było podczas wycieczki do Kalifornii, którą odbywałem razem z moim wujkiem i z ciocią. Wracaliśmy z San Diego, przepraszam, z Phoenix do San Diego. I po drodze wujek zauważył, że jest zjazd do Parku Narodowego, więc spontanicznie pomyślał, no dobrze, może pokażemy coś Szymonowi. No i zjechał z autostrady do tego parku. No i w taki sposób się tam znaleźć. Zapewne miał być cudowny dzień, a co poszło nie tak? No, koniec końców był fajny dzień. No. Co poszło nie tak? Utknęliśmy na pustyni i to była główna atrakcja tego dnia wówczas. Jakie mieliście opcje? Które jest utknąć na pustyni? Jakie mieliście opcje? Musieliśmy wezwać pomoc, ale nie mogliśmy wezwać pomocy, ponieważ sieć zawiodła i w promieniu 40 km nie było zasięgu. W aucie był też taki przycisk ratunkowy, który wzywał pomoc przez satelitę, ale on również nie zadziałał. Więc opcji nie było za wiele, trzeba było po tę pomoc po prostu udać się na piechotę. Kto wyruszył po tą pomoc w takim razie? Ja poszedłem po pomoc. Kto podjął decyzję, że to będziesz akurat ty? No cóż, zgłosiłem się na ochotnika. Zresztą sądzę, że nie mieliśmy za bardzo wyboru, no bo zdrowie raczej nie pozwalałoby na taki długi marsz wujkowi. Więc wybór dokonał się w dosyć oczywisty sposób. Innej opcji za bardzo nie było. Albo zginąć, albo próbować nie zginąć, więc... Jak się przygotowałeś do takiej wyprawy? No, właściwie w żaden sposób się nie przygotowałem, bo warunki były takie, jakie były. No, zacznijmy od tego, że w ogóle nie spodziewaliśmy się tego dnia, że zajedziemy Parku Narodowego. Więc nie byliśmy przygotowani na jakieś emocje survivalowe. Nawet nie mieliśmy ze sobą dużo zapasów typu woda czy inne jakieś nawadniające specyfiki. Ubrany też byłem nieszczególnie odpowiednio do długiego marszu. Miałem na nogach sandały. Dobrze, że miałem czapkę na głowie pod słońca. Miałem ze sobą, co pamiętam, jakiś plecaczek. Ja wziąłem kilka telefonów ze sobą. W razie jakby jeden się rozładował, żeby mieć drugi. No i czymś musiałem oświetlać drogę, bo szedłem w nocy. Wyruszyłem wieczorem, kiedy już słońce zachodziło. Nie pamiętam dokładnie, która to była godzina. A marsz trwał dosyć długo i właśnie trwał. I właśnie to wszystko odbyło się w nocy. Nie miałem za dużo wody ze sobą. Naprawdę tylko pół butelki. Więc no to było dosyć ekstremalne przeżycie. Zwłaszcza, że na pustyni... Mówi się, że na pustyniach jest nocą chłodniej niż w dzień. Nie wiem, czy to odnosi się absolutnie do wszystkich pustyń, ale na tej, na której ja byłem, w nocy wcale nie było chłodniej
była taka sama temperatura jak dzień, czyli 40 stopni akurat tego dnia. Było straszliwie gorąco, straszliwie duszno, zero wiatru. I absolutna przeszywająca cisza. Nigdy w życiu nie słyszałem takiej ciszy. Ona była po prostu przerażająca, bo nie było żadnych szumiących drzew dookoła. Wiatr nie miał czym poruszać. Nie było żadnego wiatru właściwie. Tylko gdy się szło, to po prostu powietrze, które opływa wokół ciała, powoduje tu szum, stukając w plecy. W sytuacji, kiedy panuje taka cisza, to chłopa różne figle, przez to swój dźwięk właśnie wpływający do powietrza, stukający w plecach, czasami mi się wydawało, że to drodze jedzie jakiś samochód. Co niestety było nieprawdą, bo ilekroć się oglądałem, to żadnego samochodu nie było. Chociaż był jeden samochód, który przyjechał, próbowałem włamać autostop, ale on się niestety nie zatrzymał. Więc poszedłem po prostu dalej. Chciałem się zapytać, bardzo mnie to ciekawe było, czy ty pozostawiając te auto, wyruszając w nocy, szedłeś po jakimś szlaku, czy po drodze po prostu? Jechaliśmy po drodze. Aczkolwiek to nie była asfaltowa droga na początku, przynajmniej, bo wstyd się przyznać, ale utknęliśmy tam przez bardzo długi błąd. Mianowicie, gdy wjechaliśmy do tego parku, była normalnie asfaltowa droga. Odbiliśmy z autostrady i przy autostradzie, wiadomo, kwitnie życie, są jakieś stacje benzynowe, jakieś małe miejscowości. Natomiast za autostradą rozciąga się już ta pustynia, przerażająca pustynia. I skręca się do tego parku, przez kilkanaście kilometrów jest asfaltowa droga i ona prowadzi gdzieś tam daleko, daleko do jakiejś innej miejscowości. Nie pamiętam. Ona od autostrady jest jakieś, powiedzmy, nie wiem, 50-60 kilometrów może. I ta asfaltowa droga w pewnym momencie, mniej więcej w połowie tej drogi, jest taki zjazd na drogę piaszczystą. I my wjechaliśmy na tę piaszczystą drogę, ignorując znak, który mówił, że wjazd na tę drogę jest tylko dla samochodów z napędem na cztery koła. My mieliśmy samochód z napędem na dwa koła, więc to było to skrajnie nieodpowiedzialne. Chociaż w tamtym momencie nie myśleliśmy o tym, no bo myśleliśmy sobie, jest super, przygoda, fajnie. Wjechaliśmy na tę drogę. Wujek prowadził, więc jako, że to był taki opuszczony teren, żadnej policji ani nic takiego, no to pozwolił sobie przyfolgować tym autem, robił jakieś tam drifty, bączki, rozpędzał się i na początku oczywiście to było fajne. Ja i tak jestem pod wrażeniem, że ujechaliśmy taki kawał drogi na tej piaszczystej drodze, jakieś 10 km tak na ogół patrząc. W pewnym momencie auto zaczęło zwalniać. No i ja pomyślałem, że wujek się po prostu wygłupia, że po prostu hamuje czy coś. No i się śmiałem. No i nagle okazało się, że auto jednak nie może pojechać dalej, bo utknęło gdzieś. Piasek stał się nagle grząski. Nie mogliśmy się ruszyć dalej. No i utknęliśmy. No ale w tamtym momencie jeszcze myśleliśmy, że wszystko jest przejściowe, że uda nam się samemu stamtąd jakoś wydostać, bo wydawało nam się, że samochód wcale nie jest tak głęboko zakopany, ale niestety dalsze próby wyciągnięcia go powodowały, że on grzebał się jednak coraz głębiej w ten piasek, aż w końcu osiadł na całym tyle, więc mogliśmy kręcić kołami dowoli, ale to już nic nie dało, bo bez pomocy holownika nie dało się wyciągnąć auta. Może podkładaliśmy tam wszystkie rzeczy, absolutnie wszystkie, które znaleźliśmy w aucie. Jakieś wycieraczki, ręczniki z hotelu. Nawet moją książkę, którą wziąłem. I jak na ironię, no, książka była o podróży imigrantów z Oklahomy właśnie do Kalifornii, którzy pali na zachód w poszukiwaniu lepszego życia. Oczywiście skończyła w strzępach
Mam nawet zdjęcie. Książkę potem kupiłem jeszcze raz, ale pierwszą stronę z tej przygody zachowałem się. No i całe szczęście, że to była pierwsza strona, bo to była pierwsza strona z dedykacją, bo tę książkę dostałem w prezencie. Także dosyć ciekawa pamiątka z takiej przygody to była. Ile trwał ten marsz? Czy robiłeś sobie jakieś przerwy na odpoczynek? To było jakieś 6 godzin. Wyruszyłem w momencie, jak zachodziło słońce. A przy autostradzie znalazłem się koło 3, 4, 4 nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno. Co do przerw, nie robiłem sobie przerw za bardzo. No bo powiedziałem po prostu, że jeżeli zatrzymam się, to już potem nie wstanę. Miałem takie myśli, że może połóż się, aż ktoś przyjedzie. Naprawdę byłem wykończony. No nie wiedział, co robić, ale jakimś dziwnym sposobem włączył się jakiś taki instynkt samozachowawczy. Po prostu zwierzęcy instynkt, który jakby wyłączył absolutnie wszystkie myśli, uczucia i po prostu skupił całe moje siły witalne na tym, żeby no, po prostu iść do przodu. Więc najdłuższe przerwy, jakie robiłem, to na jakieś 5-10 sekund. Bo powiedziałem, że muszę dojść jak najdalej, bo inaczej nie zginę tylko ja, ale także moi bliscy. No, na ciebie skończyło się to dobrze. Ja chciałbym wspomnieć o tym, że nie dla wszystkich to się dobrze skończyło, na pewnego Kanadyjczyka, Paula Minera, który tak naprawdę powiedział żonie, że idzie sobie, tak można powiedzieć, na taką małą wycieczkę właśnie w tym parku. I 2 lata temu znaleźli jego szczątki, także został całkowicie ogłocony, bo to były tylko kości z tego, co jest opisane. Także jak to było ze zwierzętami? Nie napotkałeś żadnego takiego zwierzęcia jakiegoś po drodze? Dzięki Bogu nie spotkałem nic strasznego, żadnego zwierzęcia. To znaczy, chyba. Przez pewien czas wydawało mi się, że widziałem parę węży, ale teraz, jak tak myślę o tym z perspektywy czasu, to nie jestem pewien, czy to były po prostu wytwory przestraszonego mózgu, czy naprawdę coś tam mignęło. Zresztą było ciemno i oświetlałem drogę latarką, więc jakieś kształty, nie wiem, jakichś krzewów mogły wydawać się podobne do węży. Natomiast widziałem dużo pająków i innych takich insektów. One były dosyć spore. Słyszałem też jakieś szumy w krzakach. Bałem się, że to natomiast bardzo cieszę się z jednego faktu, że jadąc do tego parku nie miałem pojęcia o tym, że żyją tam umy. Nie wiem, czy bym się zdecydował, wiedząc, że po drodze może będzie spotkać puma. Na szczęście pumy nie spotkałem, ale jakiś czas temu, ostatnio właściwie, na stronie facebookowej tego parku wstawiono film, na którym właśnie puma pożera jakieś zwierzę, wyciąga je gdzieś. Więc no, myślę, że teraz mam pewną traumę związaną z tymi zwierzętami. Zresztą z kojotami chyba też było. Później już po całej przygodzie pojechaliśmy do jakiegoś rezerwatu przyrody, w którym widziałem wypchanego kojota i węże w formalinie. Więc jak gdyby już pełne bezpieczeństwo. No, zwierzęta te nie żyją, są zakonserwowane, nic im nie robią, ale czułem sobie takie bardzo, bardzo dziwne uczucie, bo jakby poczułem, że takie zwierzę mogło doprowadzić do śmierci. I zresztą byłem też zaskoczony bardzo rozmiarem kojota, bo spodziewałem się, że kojot jest mniej więcej taki, nie wiem, do kolana, max. A ten wypchany był wielkości owczarka niemieckiego, więc no, było to bardzo dziwne, nieprzyjemne uczucie. Bałem się tych zwierząt. I wiedziałem, że może coś takiego po drodze się wydarzyć. No ale dzięki Bogu nic takiego mnie nie spotkało.
My też się bardzo cieszymy, bo teraz już nie mielibyśmy okazji z tym porozmawiać, także jest nam niezmiernie miło. Szymon, powiedz, jak to się skończyło tak naprawdę? Kogo odnalazłeś na końcu tej drogi, na końcu swojej podróży? Wjeżdżaliśmy do tego parku, jeszcze przy tej asfaltowej drodze, tam była taka budka strażników parku. Ona znajduje się jakieś 10 km od tej autostrady. I tam jest węzeł sanitarny, parking dla samochodów, niedaleko jest też jakiś kemping, znaczy no niedaleko, kilka kilometrów stamtąd jest jakiś kemping. I jakieś takie domki niewiadomego mi przeznaczenia, prawdopodobnie tam jacyś strażnicy powinni być. No i doszedłem ostatnim silnym do tej budki właśnie i po prostu prawie padłem na kolana i zacząłem całować ziemię, bo naprawdę to było niesamowite, że w końcu wydawało mi się, że jest już ratunek. Doszedłem do tej budki, rzuciłem się do kranu, do umywalki i miałem wrażenie, jakbym wypił po prostu całą wodę, która tam była. Nigdy mi tak woda nie smakowała żadna, mimo że na pewno jakaś chlorowana i tak dalej, ale byłem tak spragniony, bo miałem, jak już powiedziałem, tylko pół butelki wody. Gdy wyruszałem, ona dosyć szybko się skończyła, było gorąco. I na ustach już miałem takie kryształki soli, usta miałem całe opękane, więc rzuciłem się do tego kranu i piłem uczciwie tę wodę, jakby po prostu nic innego nie liczyło się na całym świecie. Gdy już się napiłem, mój mózg zaczął przychodzić bardziej do takiego człowieczego stanu rzeczy, już tego mniej zwierzęcego, że tak powiem. I zaczęły do mnie dochodzić jakieś trzeźwe myśli, że dobra, zaspokoiłem podstawowe potrzeby fizjologiczne, co teraz, co dalej? Bo wiedziałem, że już w tym momencie raczej nie dojdę nigdzie dalej. Bo byłem kompletnie wykończony i zacząłem układać plan, co w takiej sytuacji powinienem zrobić. No najpierw oczywiście wrzeszczałem, pukałem do wszystkich szyb, które tam były, żeby znaleźć pomoc, ale okazało się, że tam nikogo nie było w tej budce. Mimo, że na parkingu było auto, spodziewałem się, że kogoś tam jednak znajdę. Ale niestety nikt nie odpowiedział. Więc pomyślałem, może prześpię się tutaj na stole, bo tam był taki stół. Poczekam do rana i może ktoś się pojawi. I na szczęście usłyszałem, że ktoś jedzie tą drogą, jakieś auto. I szybko wybiegłem, zostawiłem nawet swoje rzeczy. Nawet nie wziąłem latarki i w połowie drogi, gdy biegłem już do tej drogi, zorientowałem się, że nie mam przecież latarki, jak on mnie zauważy. Zgadza się. Ale było już za późno, żeby po nią wrócić, bo wtedy auto by mnie minęło. Więc postanowiłem zaryzykować, wyszedłem do drogi, zacząłem machać szybko rękami, żeby tylko mnie zauważył. I na szczęście, dzięki Bogu, się zatrzymał. Nawet nie wiem, jak nazywał się ten dobry człowiek, ale z pewnością uratował nam wszystkim życie. Gdyby nie on, nie wiem, co by było dalej. Wujek z ciocią, jak już potem opowiadali, w tamtych chwilach byli naprawdę ciężko. I również kończyło im się bicie. Ciocia wpadała w panikę. Wujek próbował ją uspokajać. Ja sobie nie wyobrażam, co oni musieli przeżywać w tamtym momencie. Ja byłem w dosyć konfrontacji idąc, bo tak jak mówię, nie myślałem absolutnie o niczym i szczerze mówiąc myślę, że to jest boska sprawa jakaś. To jest dla mnie jedyna rzecz, która może uratować życie, bo pierwszy raz w życiu doświadczyłem takiego dziwnego działania modlitwy i Boga, bo tak jak mówię, absolutnie wszystkie emocje, wszystkie myśli zostały nagle wyłączone. I gdyby nie to i gdyby nie ta zimna krew, to nie wiem, jak to by się wszystko skończyło. Wracając do człowieka, zatrzymał się, wyjaśniłem mu całą sytuację. No i oczywiście był nieufny, no bo kto z Państwa byłby ufny w takiej sytuacji? Jest druga czy trzecia w nocy. Jesteście Państwo sami na pustyni i nagle widzicie jakiegoś obcego, obdartego człowieka, który prosi Was o pomoc.
Zdarzają się takie sytuacje, kiedy otrzymują auta i proszą o pomoc. Potem uprowadzają auto w jakieś ustronne miejsce, gdzie czeka cały gang, i potem porywa auto i tak zostaje skazany na śmierć właściwie. Na szczęście ten człowiek im uwierzył. Natomiast nie pozwolił mi usiąść w środku ze sobą w kabinie, tylko kazał mi usiąść na pace, bo jego pick-upem. No i w tamtym momencie już wiedziałem, że wszystko będzie dobrze i to jest jedno z najmniejszych wspomnień z tamtej nocy i w ogóle chyba z całego życia, bo no bo chyba każdy by marzył kurczę o tym, żeby jechać przez Amerykę autostopem gdzieś przez pustynię i to jeszcze pod odkrytym, wieścistym niebem na pace pick-upa. To było po prostu niesamowite. No i ten koleś wysadził mnie przy tej autostradzie obok jakichś kierowców, którzy zjechali na sen. No jestem niesamowicie wdzięczny, nawet nie wiem, jak on się nazywał i nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak wyglądał, ale to jakiś anioł strój. Wtedy złapałem zasięg. Po długiej drodze w końcu był zasięg. I zadzwoniłem na numer alarmowy, wyjaśniłem całą sytuację. Trochę to trwało. Przyjechali ratownicy. Najpierw do mnie przyjechał sam policjant jeden z radiowozem, żeby dopilnować, żeby nic mi się nie stanie do czasu, aż przyjadą ratownicy. Swoją drogą trzeba w tym miejscu podziękować i wyrazić najgłębszy szacunek, ponieważ to są ochotnicy, to są wolontariusze i oni zerwają w środku nocy, pędzą na pomoc takim ludziom, którzy popełniają błędy jak my i utykają na pustyni. Pani Sharon i pan Kevin uratowali nam życie i bardzo im dziękuję. I przy tym nie oceniali naszego głupiego postępku. Byli bardzo, bardzo wyrozumiali. Cieszyli się, że nas uratowali. My też się cieszyliśmy. Wspaniali, absolutnie wspaniali ludzie. Dziękujemy jeszcze raz. Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy po tych wszystkich zajściach chciałbyś odwiedzić jeszcze raz Joshua Mission, tak? Tak, zastanawiałem się nad tym parę razy i myślę, że to byłoby w jakimś stopniu traumatyczne przeżycie. Nie wiem, podejrzewam, że czułbym to dziwne uczucie, które czułem oglądając tego wypchanego kojota. Takie dziwne jakieś motylki w brzuchu i taki lekki paraliż ciała. Nie wiem, czasami gdy myślę sobie o tej sytuacji, to doznaję takiego lekkiego paraliżu po tych wszystkich zajściach. Nie wiem, czy chciałbym tam wrócić. Nie wiem, gdybym miał pewność, że jestem w bezpiecznych warunkach, tak jak na przykład auto z napędem na 4 koła, dobry zapas wody. Może bym się wybrał, ale w innych okolicznościach myślę, że przeżycie Joshua Tree było na tyle intensywne, że wystarczy mi długie lata. Pięknie dziękujemy za wizytę w bibliotece. Pięknie dziękujemy, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Państwu też dziękujemy i Szymonowi i Państwu zalecamy zwiedzanie wirtualne, które jest 100% bezpieczne. Na dzisiaj to tyle. Pięknie jeszcze raz Wam wszystkim dziękujemy. Jeszcze raz Tobie też pięknie dziękuję, Szymon, że zgodziłeś się przyjść i porozmawiać z nami. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo, że Państwo wysłuchali. Przepraszam za moje zdenerwowanie, jeśli komuś przeszkadzało. No. Mogę się tylko wytłumaczyć jedynie tym, że to przeżycie było dosyć intensywne i nie chcę powiedzieć, że ciężko mi jest to wspominać, ale tak jak wspomniałem, jest to w jakiś sposób trochę paraliżujące. Niemniej jednak cieszę się, że to wszystko przeżyłem i że wszyscy to przeżyliśmy. Dzięki Bogu za życie i dzięki Bogu za dobrych ludzi, którzy pomogli. Chwała mi się.